Dobra, więc witam serdecznie w kolejnym znakomitym odcinku z serii Elden Ring. No i w dzisiejszym materiale przejdziemy na tereny podziemne, jeżeli chodzi o tą całą stolicę. Jeżeli dobrze pamiętam, trzeba było przejść jakoś z tej oto strony. No i mieliśmy dostęp do takiej tajemniczej studni. W sumie już wcześniej starałem się ją jakkolwiek zbadać, ale z tego co widziałem, ta lokacja jest jednak naprawdę bardzo ogromna. O, przy okazji mamy jeszcze jakichś innych wrogów, ale jeżeli się pośpieszymy, no to możemy to zrobić bez żadnej walki. Chyba że na nas jakkolwiek jeszcze zeskoczą, tego akurat jeszcze nie testowałem. O kurde! Dobra. Muszę przyznać, że nie do końca się spodziewałem takich rezultatów, no ale w każdym razie przejdźmy na nowe tereny. No, wcześniej jeszcze był w tym miejscu epicki przedmiot. Muszę przyznać, że zwiedziłem powiedzmy kilka pierwszych takich pomieszczeń, więc mniej więcej wiem jak to się rozpocznie, ale co będzie dalej tam niżej, tego akurat nie mam pojęcia. Trzeba przyznać, że jest to dosyć mroczna lokacja, takie właśnie ogromne podziemia, katakumby, jakieś, nie wiem, studzienki. Jest naprawdę fascynująca sprawa. Z tego co widziałem, może to jednak trochę zająć. Więc proszę bardzo, od razu możemy zaobserwować tam jakieś pojedyncze szczury. To akurat już wcześniej pamiętam, mniej więcej sprawdzałem. Te szczury zachowują się także w dosyć dziwny sposób. Patrzcie na to, po prostu ode mnie uciekają i w sumie nie wykonują żadnych ataków. Więc bardzo interesująca sprawa, nie wiem czemu się tak w sumie dzieje. Może są jakieś, nie wiem, płochliwe albo coś w tym stylu. Więc naprawdę fascynujące. Tak samo mamy z tymi po lewej. No i tak, w tym miejscu muszę przyznać, że zakończyłem naszą eksplorację taką samodzielną. Mamy właśnie jakieś podziemne katakumby. No jak sami widzicie, ta lokacja jest jednak znacząco większa niż na pierwszy rzut oka można było się spodziewać. No i od razu możemy zaobserwować pierwszego z tych wrogów. Teraz pytanie, czy jeżeli zeskoczę, to w jaki sposób teraz z tym wrogiem zawalczyć? Powiedzmy, że zrobię to w taki oto sposób i ten wróg mnie jakkolwiek zauważy. To rzeczywiście. Więc nieprzyjemne przywitanie, muszę przyznać. O kurde, jakieś zupełnie nowe kombo, którego się nie spodziewałem. Co to za przeciwnik? Pierwszy raz widzę właśnie takiego wroga. Patrzcie, jak mną rzuca jeszcze nieprzyjemnie. Po raz kolejny chciał wykonać to samo. Kurde. Zawsze mam niby jakieś czary, ale przydałoby się też zawalczyć w taki zwyczajny sposób z tym przeciwnikiem. Kurde. Jakie straszliwe kombosy. Ja nie mogę. Z kim ja w zasadzie teraz walczę? Będę musiał kilka leczeń niestety zmarnować. No i po raz kolejny mnie złapał. Muszę w tym miejscu przyznać, że pierwszy raz walczę na tych wrogów. Nie wiem, czego się w sumie spodziewać po nich wszystkich. Więc to wygląda beznadziejnie. Dajcie spokój. No nie! To jest jeden z najtrudniejszych bossów, jakie do tej pory widziałem, prawdę mówiąc. Chciałbym przynajmniej z tym pierwszym wygrać w normalny sposób, ale straciłem już chyba z 8 leczeń najgorzej. To wygląda absolutnie beznadziejnie. O, i mamy jeszcze kolejnego. No nie, to wygląda dosyć słabo. Chyba będę musiał wykorzystać te swoje czary i dopiero wtedy zrobię jakiekolwiek postępy. Dobra, jeden przynajmniej został przebity, ale jeżeli chodzi o czary, to jest trochę granie nie fair na tych wrogów. Mam je po prostu zbyt mocne. Mówię, to dosłownie jedno leczenie zostało. Będę musiał, nie wiem, chyba z tych czarów jednak skorzystać. Dobra, zobaczmy. A, to tego wroga znakomicie kontruje. Ku
Kurde, ale muszę w tym miejscu przyznać, ta lokacja jest niesamowicie ciężka. Dajcie spokój. Nie spodziewałem się, że to będzie aż taki wysoki poziom trudności. Dobra, nareszcie daliśmy radę, ale kurde. To jest ewidentnie najtrudniejsza misja w całym tytule do tej pory. Nie mam absolutnie żadnego leczenia, a już tam widzę kolejnego przeciwnika, z którym miałbym sobie jakkolwiek poradzić. Może byłaby na nich wszystkich jakaś zupełnie inna kontra. Z tym już dalej nie zawalczę, będę musiał to jakkolwiek ominąć. Nie można otworzyć niestety z tej strony, w każdym razie mamy kolejnego save'a. Okej, to się z pewnością przyda. Od razu uzupełnię sobie te wszystkie statystyki. Jeżeli sprzedałbym backstaba takiemu przeciwnikowi, to wychodziłoby znacząco prościej, to ewidencji, więc zaraz postaram się jakąś inną metodą to wszystko rozwiązać, ale mają naprawdę bardzo dużo zdrowia. Chyba jakoś inaczej trzeba by było ich wszystkich skontrować. Dobra, w każdym razie, jeżeli chcemy zrobić jakieś dalsze jeszcze postępy, to widzę, że chyba z tej lokacji mamy do czynienia z jakąś o wiele większą drabiną. Więc zobaczmy, co tym razem będzie nas w ogóle czekało. Czy po raz kolejny będą ci ogromni przeciwnicy? Na razie jest w zasadzie dosyć czysto. A nie, te kanały są o wiele bardziej skomplikowane. Patrzcie, gdzie ja się w sumie znajduję. O rany! Dobra, ta lokacja może być bardziej denerwująca niż sądziłem. Myślę, że tam nie ma żadnej dziury w zasadzie. Dobra, od razu muszę przyznać, że to jest ewidentnie chyba najtrudniejsza lokacja w całym tym tytule. Już zginęłem na to kilka razy, no w sumie przede wszystkim z takich powodów, że grawitacja mnie zamordowała i w zasadzie tyle. Więc proszę bardzo, mamy właśnie te całe rury, na których dosyć ciężko sobie poradzić, ponieważ mamy małe pole manewru. No jeszcze co chwilę mamy różne pułapki, na przykład takich oto rodzajów. Spadają na nas ci wszyscy mało przyjemni przeciwnicy, te całe golemy, chochliki, czy tam jak ich wszystkich nazwać. Tak, i są one dokładnie, dosłownie na każdym kroku, więc zaraz na nas jeszcze kolejny zeskoczy. Dobra, proszę bardzo. Wrogowie też mogą czasami od tego jakkolwiek zginąć, więc idzie to w sumie w obie strony. O, jeszcze kolejny wróg. No, patrzcie na to, właśnie nie ma żadnego pola manewru. To jest naprawdę bardzo ciężka sprawa. Chyba jeszcze tędy dałoby radę jakkolwiek zeskoczyć. Widzę, że mamy do czynienia z jednym wrogiem. Halo, halo, co jest z nim nie tak? Jeszcze jakkolwiek oberwałem. Dobra, w każdym razie powoli wychodzi, ale jeżeli dobrze pamiętam, tych pułapek było jeszcze znacząco więcej. Na przykład tędy rzucał jakimiś nożykami chyba, więc skracamy dystans. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. No jeszcze w tym miejscu była dosyć ciężka walka z takim minibossem. Strzegł właśnie jakiegoś przedmiotu, więc postaram się z nim wygrać w sposób, powiedzmy, z tej całej magii. Myślę, że to powinno jakkolwiek go łatwo przebić. Dobra, ten atak działa całkiem nieźle. No to jest akurat przeciwnik, na którego warto chyba wykorzystać całą magię. Jest jednak dosyć poważny. No taki jak ten wcześniej, z którymi walczyliśmy, tylko jeszcze na wyższym poziomie, bym powiedział. Dobra, całe szczęście daliśmy teraz radę, ale tylko 3000 run się okazuje, dajcie spokój. No to jest jeden z mocniejszych wrogów, takich standardowych, na jakich udało mi się walczyć. Więc ogólnie cała ta lokacja jest jednak mało przyjemna. Przy okazji pociągnij dźwignię. A, czyli chyba odblokujemy skrót, tak? Tak, czyli w tamtym miejscu już w sumie byłem wcześniej.
No już nie muszę walczyć w zasadzie na tamtego przeciwnika, po prostu taki skrót odblokowaliśmy, więc wspaniała sprawa. W każdym razie, co zrobić, żeby zrobić dalsze postępy? Tu jeszcze było tych przeciwników naprawdę bardzo wielu. Z każdej strony potrafili jakkolwiek wychodzić, na przykład tędy można jednego zaobserwować. Wolałbym ich wszystkich właśnie mieć jakoś oddzielnie, żeby wychodzili z jakiejś mało bardziej stabilnej lokacji. Może jakoś tędy powinniśmy właśnie zawalczyć. No tutaj będzie super prosto, tak? Na tych wszystkich rurach może być to jednak problematyczne. Więc jeżeli chcecie być pewni wygranej, no to... to jest całkiem niezła kontra. Trzeba być naprawdę super uważnym, jeżeli chodzi o tą miejscówkę. Wolę nie ryzykować. Co z tym wrogiem? On chyba samemu spadł. Po prostu duszę zyskałem. Tam mamy jeszcze... to jest chyba jeden przeciwnik? Tak jest, dobra, z jednym już sobie poradzę. Dobra, sprawa załatwiona, cudowna sprawa. Tam jeszcze mamy dodatkowego, ale... nie, nie przejdziemy aż tak daleko, to jest trochę zbyt ryzykowne. W takim razie, jak zrobić dalsze postępy? Aż tak daleko w sumie jeszcze nie dotarłem, jeżeli chodzi o to miejsce. Muszę przyznać, że jest to jedno z trudniejszych miejsc do tej pory, jakie udało mi się w tym tytule odnaleźć. Bardzo denerwujące, muszę przyznać. W szczególności ze względu na te upadki z wysokości. No dobra, powoli wychodzi. No i zobaczmy chyba jakoś tędy z kolei. Czy ja miałbym zaskoczyć na sam dół? Nie wiem, czy to jest najlepszym rozwiązaniem. Tam jeszcze widzę jakąś rurę inną. Wydaje mi się, że... gdziekolwiek zaskakuję, to w sumie ginę. Musi być jakieś inne rozwiązanie. Może tędy? Nie, też nie da rady, niestety. Dobra, jestem trochę zgubiony. A, chwila, moment. Z tego co widzę, tędy do obrady jakkolwiek zaskoczyć. Wydaje mi się, że to jest akurat najmniej ryzykownym podejściem. I rzeczywiście. Teraz niby możemy chyba zaskoczyć na sam dół. Mamy do czynienia jeszcze z jakimiś krabami. Dobra, jakkolwiek przeżyłem, niby kosztowało mnie to połowę życia, ale tak, chyba dało się jeszcze trochę niżej zejść, trochę to zawaliłem. Myślałem, że jeszcze na tą rurę jakkolwiek wskoczę. O, od razu chyba te kraby zacząłem je zaobserwowały, kurde! Nie spodziewałem się, że to będzie taka ciężka walka z tymi krabami, prawdę mówiąc. Gdybym mógł z nimi jeszcze zawalczyć jakkolwiek oddzielnie. Zobaczymy. Kurde, co za straszny wróg. Jakoś mu trzeba przejść na plecy chyba. To by było najlepszym rozwiązaniem. On ładnie właśnie trzyma dystans. No jeszcze ten drugi wchodzi niedobrze. Czy jest tutaj friendly fire? Tak jest, jeden zabił drugiego, najlepiej. Dobra, to rozumiem. A jeszcze go dobił, co jest nie tak w ogóle? Dobra, ten gameplay się trochę popsuł, jestem pod tym wrogiem dosłownie i nic nie może mi zrobić. Co jest nie tak? Dobra, to była naprawdę bardzo dziwna walka, jakoś, nie wiem, sami zaczęli siebie jeszcze atakować. Jeden drugiego, czy okazuje się, że friendly fire w tym miejscu między nimi działał? Więc to się jednak może przydać. Jeżeli jakkolwiek wejdziecie jeszcze pod tego wroga, no to również
W zasadzie nie może on nas wtedy zaatakować, więc całkiem ciekawe podejście. O, przy okazji jeszcze jakiś przedmiot możemy zyskać zapewne. O, ponury kamień kowalski do ulepszania broni, jasna sprawa. No i zobaczmy, co mamy jeszcze dalej. Niby przejście w jakąś nową lokację. No jeszcze kilka rzeczy przed nami. Kajdany Mohgad, to może oznaczać. Tymczasowo przykuwa do ziemi Mohga, niegdyś uwięzionego. Skąpane w złotej magii, kajdan używano w dopętania przeklętych ludzi zwanych omenami. A ten egzemplarz został stworzony, by trzymać pewien omen w zupełnym odosobnieniu. W sumie ciężko powiedzieć, na czym to wszystko polega, chyba że wiąże jakiegoś wroga w... Może w jakiejś bańce, że ten wróg nic nie może w sumie wykonać przez jakiś okres, tak jakbym go, powiedzmy, jakkolwiek uśpił. Nie wiem, takie jest moje, powiedzmy, pierwsze przewidywanie, chociaż nie jestem co do tego przekonany. Dobra, w takim razie co? Skorpiony zostały załatwione, czy te całe raki? Więc w sumie ta lokacja została w miarę sprawdzona, mam jeszcze 4 leczenia, ale... Bardzo by mi się przydał jakiś kolejny save. Muszę przyznać, że jest to jedna z bardziej ryzykownych lokacji. No dobra, w każdym razie zobaczmy, co mamy dalej. To wygląda jak zwyczajna winda oraz mamy nowego save'a. Dobra, na razie wolę do tego miejsca nie wchodzić. Save jest ewidentnie lepszym rozwiązaniem. No i zobaczymy, gdzie mnie to zaprowadzi. Ale jedna z mniej przyjemnych lokacji, to trzeba przyznać, to... No i trzeba mocno w tym miejscu uważać. Nie, rozwój postaci, nic nie wykonamy, 120 poziom, w każdym razie... no i co? Zobaczmy na samym wstępie może tą całą windę, ona wygląda dosyć tajemniczo. Czyli że ja teraz... tak, wjadę o wiele wyżej. Gdzie ja się w sumie będę teraz znajdował? Czyli mamy walki z jakimiś duszami? Wydaje mi się, że to jest wejście do tej lokacji. Ej, co się dzieje? A, czyli ci wrogowie się po raz kolejny respią. To są takie po prostu dusze, jasna sprawa. Wydaje mi się, że to jest jakieś zupełnie inne przejście do tego dungeonu głównego. Ciężko w sumie powiedzieć. No zaraz zobaczymy. Dobra, odblokujmy te wszystkie w każdym razie kolejne przejścia i... Co nam to w ogóle zagwarantuje? O! Wydaje mi się, że będziemy mieli przejście na jakieś lokacje wcześniejsze. A, czyli tędy się jednak znajduje. Jestem przy tym kolejnym save'ie. Czy udało się taki skrót, powiedzmy, pojedynczy znaleźć, okej. Dobra, w takim razie wszystko jasne. Ten koleś się już w tym miejscu chyba nie zmieści. Jest zbyt wielki, dobra. Ja muszę przyznać, że jeden z trudniejszych odcinków do wygrania się szykuje. Mieliśmy do czynienia właśnie z tymi grubasami, którzy są jednak dosyć mało interesujący. Ciężko sobie w sumie z nimi jakkolwiek poradzić, no i właśnie ta cała grawitacja, ale jeżeli chodzi o takie zwyczajne dungeony, to myślę, że powinno już być trochę prostsze. W szczególności, jeżeli będzie jakaś walka z bossem. Czyli tędy już niczego nie mamy, okej. A co by się stało, jeżeli tak bym odpalił i zobaczył nieco niżej? Nie, to już nie ma żadnych sekretów. Dobra, czyli sprawa załatwiona. No i teraz przejdziemy na eksplorację jeszcze głębszych tych dungeonów. Nie, rozwoju postaci już nie zrobimy. Więc zobaczmy, co to będą za wspaniałe nowości tym razem. Okej, czyli mamy od razu teasowaną walkę z bossem. No możemy spróbować otworzyć, ale... To zawsze wygląda w taki sposób. Tu jest natomiast coś szczególnego, patrzcie na to.
czyli ktoś zaczął wymiotować jakoś z góry do nas tymi nieprzyjemnymi materiałami jakimiś, nie wiem, ciężko powiedzieć. Chyba nie muszę na ich teraz walczyć. Przejdę sobie jakoś, powiedzmy, bokiem. I tak raczej mnie nie dogonią. No, pytanie główne, nad czym ten cały dungeon jeszcze polega. Okej, czyli tam mamy jedną pułapkę. No nie są to najprostsi przeciwnicy, mają całkiem sporo zdrowia, ale... No, wjechanie kombosa takiego jest dosyć proste, jak sami widzicie. Tylko, że to może jednak trochę więcej zająć. W każdym razie, jak sobie radzić na ten przerażający, ogromny ogień? Czy on idzie w jakąś w moją stronę? Nie, nie do końca. Nie jest aż taki rozległy. Tak, to są jeszcze ci eksplodujący. Trzeba zwrócić na nich uwagę. No jeszcze ten ostatni wróg. A, czyli ten już będzie eksplodował, jasna sprawa. No i teraz trzeba będzie po prostu przebiec w odpowiednim momencie, tak? Dobra. Jakkolwiek zdążyliśmy, ale z tego co widzę, dałoby radę jeszcze tam jakkolwiek się dostać. Czy to jest dobrym rozwiązaniem? Dobra, postaram się zdążyć. Dobra. Jeszcze mamy jakąś pułapkę w postaci tego przeciwnika. No dobra, tego już możemy skontrować. No i na co mi to wszystko było? Tak, czy udało się jeszcze taki oto pojedynczy skrót odblokować, ale tam szykuje się kolejna walka z jakimś bossem mało przyjemnym. Dobra, jakkolwiek go przebiliśmy, ale... Co to jest za wróg przerażający? I też jakiegoś zupełnie nowego kalibru z nowymi czarami. Dobra, przebity, całe szczęście. Dobra, wspaniałe combo wykonujemy. Aj, niestety mnie zapał. A w każdym razie jest na jednego hita. Dobra, porobiony. Ciężki wróg, wydawało mi się, że to jakiś nieco inny od tych zwyczajnych, których spotkaliśmy już wcześniej. Miał na samym początku jakieś zupełnie nowe combo, którego wcześniej nie było widać. Łuskowaty talizman tygla. Dobra, sprawdźmy to wszystko, co my mamy. Talizman Zusek ukazujący wizerunek różnych istot. Powiada się, że dawno temu wyrósł na ludzkim ciele. Zmniejsza obrażenia otrzymywane od trafień krytycznych. Pozostałość po udręce prawdawnego życia. Częściowo zrodzony z degeneracji. W starożytnych czasach byłby symbolem boskości. Teraz jednak w miarę rozwoju cywilizacji coraz częściej postrzegany jest jako symbol nieczystości. Czy jakkolwiek wyrósł na ludzkim ciele, to jakieś dosłownie obrzydliwe, nie wiem, zanieczyszczenia. Ktoś o siebie chyba jakoś słabo dbał i tak to, nie wiem, wyszło. Ciekawa sprawa. Dobra, w każdym razie możemy po raz kolejny ten oto pilar już skrócić, już się tym wszystkim nie martwić. No i zobaczmy, czy to już będzie ta rzecz, której szukamy, czyli ta cała dźwignia, czy jeszcze będzie jakiś kłopot. Kogoś słyszę niby otędy. Okej, szykuje się kolejna walka z przeciwnikiem mało przyjemnym. Fajnie by było mu backstabę jeszcze jakkolwiek sprzedać. Zobaczymy zaraz. No
Jeżeli strzelę Baxala, będzie o wiele prościej. Come on. Dobra, całkowicie kolesia przebiłem i... No, takie combo raczej powinno wystarczyć, rzeczywiście. No tak, trochę mnie to niestety kosztowało. W postaci tej całej magii, nie mam już tego jakoś super wiele. No, ewidentnie jest to jeden z trudniejszych dungeonów. Naprawdę pułapki na każdym kroku. Więc gdzie ja się w sumie teraz znajduję? A, już byłem tam, piętro niżej. Już na samym początku. Ale pytanie, gdzie jest ta cała dźwignia? Dalej niczego w sumie nie widzę. Czy mnie coś ominęło? Może ta dźwignia się jakkolwiek w tym miejscu znajduje? A, ale ja totalnie tego nie zauważyłem. Jak była ta walka z bossem, to mogliśmy jeszcze skręcić w tą oto stronę, no i przechodzimy na jakieś nowe miejscówki, okej. Okay. Heh, ciekawa sprawa, takiej prostej w sumie rzeczy nie odnalazłem. Dobra, żeby jeszcze do przepaści jakoś głupio nie spaść i w sumie będzie po robocie, ponieważ mamy no, bardzo dużo leczenia oraz innych rzeczy. To jest jakaś przepaść nieskończona. Jak spadniemy, to będzie po robocie, więc trzeba uważać. A tędy natomiast... Niby jakaś pojedyncza drabina, ale... Gdzie to może nas doprowadzić, to jeszcze nie wiadomo. Trzeba uważać na kolejne pułapki. Niby jest jakiś ogromny hol, ale... Ta pustka mnie zastanawia. Chyba będą jakieś pułapki nieopodal. Dobra, chyba jest w porządku. Jeszcze jeden zombiak. Tylko uważajmy na tą truciznę i będzie po robocie. Mamy w każdym razie to, czego szukaliśmy, czyli... Ten przedmiot, nie przedmiot, tylko... O, dźwignię. Czyli zaraz pójdziemy na walkę z bossem. Tak, gdzieś otworzyły się ciężkie wrota. Czy jeszcze mamy jakichś przeciwników innych? A, to chyba ci z samego początku. Tak, czyli na bossa możemy już typowo zawalczyć, ale na samym początku bym się jeszcze jakkolwiek ulepszył, uleczył. I dopiero wtedy zobaczymy, co nas jeszcze czeka. Dobra, w takim razie przejdźmy jeszcze na walkę z bossem. Zobaczmy, czy te katakumby będą specjalizowały się jakimś, nie wiem, specjalnym przeciwnikiem. W sumie nie wiem, całkiem możliwe. Jest walka z bossem, więc proszę bardzo. Rozpocznijmy od wezwania naszego sojusznika. Gdzie my się w sumie teraz znajdujemy? Chyba nie jest nikt super nadzwyczajny. Chwila, moment. Kurde, ale to krwawienie jest dosyć przerażające. Dajcie spokój, nie mam czasu, żeby odwrócić sytuacji bez przerwy, tylko walka z tymi przeciwnikami. Dajcie spokój, co się w tym miejscu dzieje? Dobra. No i tego będzie już znacząco prościej skontrować. Już jakiś pojedynczy chyba czarodziej. Wow, ale potrafi ładnie unikać, muszę przyznać. Wow, to krwawienie. Esgar, krwawy duch. Czyli dostaliśmy radość pana krwi, tak zwaną, okej. Okay. Całkiem sporo tych dusz dostaliśmy, chyba jakieś 26 tysięcy. W każdym razie zobaczmy, co to jest w ogóle warte. Zwiększa siłę ataku, jeśli w pobliżu ktoś krwawi. No w sumie całkiem ciekawa sprawa, więc... Możemy cofnąć się na początek dungeonu, się jeszcze okazuje. Zobaczmy, gdzie to w ogóle będzie. A, czy jesteśmy przy tym całym save'ie.
No nie jestem przekonany, czy to są wszystkie te całe podziemie katakumby, więc zaraz jeszcze zobaczę jakieś inne przejścia. Ciężko powiedzieć, może jeszcze tędy mnie cokolwiek ominęło. Mamy właśnie te przejścia o wiele niżej, ale na przykład z tamtej strony mamy kolejne wrota niby. Muszą być jeszcze jakieś dodatkowe przejścia, gdziekolwiek, kurde, jeszcze te niebezpieczne szczury, ale... Chwila, moment. Tego akurat jeszcze nie widziałem. Tak, czyli mamy do czynienia z jakimiś dodatkowymi, mało przyjemnymi lokacjami. Jakieś kanały. A wydaje mi się, że to mogą być w sumie te postępy, których tak szukałem. Teraz tylko pytanie, gdzie miałbym się w ogóle dostać? To jest ewidentnie jedna z najmniej przyjemnych lokacji, jeżeli chodzi o sam wygląd. Czuję się, jakbym znajdował się w jakiejś kanalizacji dosłownie. Dajcie spokój. Wszystkie mało przyjemne ślimaki z tej strony. Otwórz. Jeszcze z drugiej strony mamy jakąś walkę z bossem, ale niestety nie da rady go jakkolwiek zaatakować dopiero za jakąś chwilę. Czyli ta strona w zasadzie została sprawdzona, więcej nie zyskamy. Będziemy musieli raczej tędy chyba się jakkolwiek przedostać, proszę bardzo. I kolejne jakieś mało przyjemne dziury. To zaskoczenie niżej zostawię sobie jednak na trochę później. Jeszcze dosłownie pułapki co jakąś chwilę. Pewnie potrafiłby te ślimaki jakąś truciznę mało przyjemną zaaplikować, ale... No to nie jest w sumie jakiś super mocny wróg. I tak można sobie na szybkości między nimi przebiec i po robocie. No i kolejna walka z mało przyjemnym bossem się szykuje. To powinno go mocno przebić. Come on, teraz mocny atak. Dobra, i po robocie chyba. Dobra, nareszcie daliśmy radę. No ale to jest jeden z mocniejszych stworów, to jednak trzeba przyznać. Co jest? Co się jeszcze stało? Kolejny, what the hell? Dajcie spokój, ja myślę, że już jestem... załatwiony, jeżeli chodzi o tą rozgrywkę, nie ma tak prosto. O, bardzo ładnie go przebiliśmy. Może jeszcze jest potencjał, jeżeli zrobimy to najlepsze combo. Dobra, teraz możemy jeszcze mocny atak wlepić jeden. Więc powoli wychodzi. Come on! Dobra. Mam nadzieję, że trzecie się już w tym miejscu nie zrespi. Dajcie spokój, co za straszna lokacja. Ale chyba odblokujemy jakiś skrót całkiem przyjemny. Chwila, moment. Gdzie się w sumie teraz znajduję? Otwórz. Nie poznaję tej lokacji, szczerze mówiąc, no ale zaraz zobaczymy. Jeszcze mamy walkę z jednym takim mało przyjemnym przeciwnikiem. Kurde! A, czyli zrobiliśmy jedno wielkie kółko, tak? Które odblokuje nam nareszcie jakiś skrót pojedynczy. Tak, to już będzie przejście do tego save'a, którego w sumie wcześniej tak poszukiwałem. Jeszcze tego wroga jakkolwiek, a nawet nie trzeba go mordować, po prostu zabiorę mu przedmiot i po robocie. I tak pójdę się jeszcze jakkolwiek uleczyć, zrobić kolejne
jakieś leczenia, ulepszenia i zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie. Nie no, ale ewidentnie te całe katakumby są jedną z najbardziej dosłownie rozbudowanych lokacji. Dajcie spokój, to może jeszcze tyle zająć, żeby to wszystko przejść na maksa. Więc pierwsza rzecz, jaka mnie w sumie ominęła, to możemy na przykład z tej oto strony przejść właśnie, powiedzmy, już bardziej na speedrunie. Nycha, dało się jeszcze jakkolwiek zeskoczyć w te całe rury. Może to będzie w miarę interesującym rozwiązaniem, zobaczmy. Czyli zeskoczyliśmy piętro niżej i coś nam to w ogóle zagwarantowało? Mamy jeszcze walki z takimi pojedynczymi wrogami, no z takimi sobie już radziliśmy nieco wcześniej. To już nie jest żadne wielkie wyzwanie. No i mamy klucz kamiennego miecza dzięki temu wszystkiemu. Ta jeszcze kilka będzie takich pobocznych przejść. A stąd już sobie przyszliśmy. Tak, czyli to już będzie eksploracja lokacji, które są raczej bardziej poboczne. Tych wszystkich dziur za wcześniej. A takich dziur było jeszcze chyba dwie. Zobaczymy. Kurde, panowie, dajcie mi przejść. Blokują trasę niestety. Ta, czy jedna dziura była sprawdzona, teraz zobaczymy kolejną tędy z kolei. Jeszcze więcej jakichś epickich przedmiotów, przy okazji zobaczmy, czy są jakieś pułapki rzeczywiście. A nie, to jest ewidentnie jeden z prostszych wrogów. Dosyć łatwo sobie z nimi poradzić. W sumie na jeden mocny atak mamy takiego wroga. Ale to z kolei będzie trudniejszy przeciwnik, to ewidentnie. Teraz będzie jakoś wyskakiwał spod nas dosłownie. Kurde! Jaki straszny wróg, dajcie spokój! O rany, nareszcie, dobra. To jest jeden z tych mocniejszych wrogów, którzy potrafią tak szybko super daszować. No dobra, jakkolwiek daliśmy radę, dajcie spokój. Dobra, jeżeli miałbym wybierać jakąś najmniej przyjemną lokację z całej produkcji, która najmniej mi się podoba i najgorzej będę ją wspominał, to właśnie ten oto dungeon, te wszystkie rury, dajcie spokój. To jest dosłownie przerażające. No cóż, taki jeden poziom zawsze musi się gdziekolwiek znajdować. Dobra, zobaczmy, co mamy jeszcze dalej. Jakieś kolejne mało przyjemne ślimaki. Nawet nie musimy z nimi jakkolwiek się pojedynkować. W każdym razie postęp został zrobiony i gdzie my teraz idziemy? A ten już akurat byłem, okej. Już pamiętam mniej więcej. Chyba jeszcze jakaś jedna dziura była. A nie, tędy już byliśmy, okej, czyli sprawa została załatwiona. No i wracamy się na sam początek. Dobra, w takim razie przejdźmy jeszcze na te ostatnie lokacje interesujące. Z tego co widziałem, mamy właśnie taką ogromną podziemną jakąś spiralę, bardziej z tej strony, właśnie po odblokowanym skrócie. No, z tymi wrogami już nie muszę w zasadzie walczyć. Od razu tędy skracamy i zobaczmy, co to będzie w ogóle warte. Musimy tam zeskoczyć jakoś o wiele niżej.
No, ta dziura wydaje się być naprawdę dosyć ogromna. Bo nie zeskoczymy na sam dół. No, proszę bardzo. Zawsze można takich wrogów jeszcze jakkolwiek zepchnąć. No ale po robocie dalej się niestety nie dostaniemy, kurde. W takim razie jestem trochę zgubiony. Musi być jakieś inne rozwiązanie. Ale jeszcze nie wiem jakie. Nie, nie ma możliwości, żebym przeszedł na drugą stronę. To jest zbyt ryzykowne. To już jest ewidentny koniec trasy. Dobra. W takim razie szukamy skrótu. Może jakoś bardziej tędy? Tak, rzeczywiście, okej. Czyli jeżeli to zrobimy w dosyć spokojny sposób, to ewidentnie damy radę. Całe szczęście. No i nareszcie mamy jakiekolwiek postępy. Przy okazji, czy to jest jakiś wróg? Nie, chyba nikogo nie ma. A nie, jeszcze jeden przeciwnik niby zwyczajnego rodzaju. Czyli 4 strzały i pan został porobiony. Tak, ci wrogowie w sumie nie charakteryzują się żadnymi mocnymi atakami. Chyba mają tylko taki jeden bardziej poważny, że czasami potrafią złapać, ale oprócz tego w zasadzie nie ma nic już bardziej konkretnego. Czyli do tej pory prosta eksploracja, dopóki nie trafimy na jakichś większych bossów. Trzeba jednak uważać. Do kolejnego save'a jednak całkiem dłuższy okres. Tędy natomiast może być zawsze jakaś pułapka za rogiem, kto wie. A nie tym razem. Dobra, po raz kolejny wracamy tymi kanałami, ale gdzie my się w sumie teraz znajdujemy? O nie, też są ci mało przyjemni przeciwnicy, którzy potrafią z tej trucizny atakować. O, trzeba uciekać szybko. Właśnie ta mało przyjemna trucizna. Jeżeli się załaduje na 100%, to już automatycznie giniemy. Więc trzeba to zrobić w bardzo uważny sposób. Przy okazji jeszcze jeden wróg oraz chyba jakiś skrót. W sumie nie poznaję tej innej lokacji. Nie można otworzyć z tej strony, kurde. Ciężka sprawa. Ten wróg mnie w sumie chyba nawet nie widzi. Typowo sobie podejdziemy z mocnego ataku, nad którym po prostu sobie koleś przeskoczył, ale mało przyjemnie. Dobra. Będę jeszcze jakiś skrót. Nie, nie ma takich rzeczy. Dobra, przejdźmy w takim razie naokoło i zobaczmy, co nam to wszystko zagwarantuje. Po raz kolejny ten wróg nieprzyjemny. Dajcie spokój. On od razu mnie zauważył? Chyba tak. Albo i nie? Darmowy backstab? Okej. W takim razie to powinno wyjść dosyć prosto. Szkoda, że koleś się jeszcze nie zestagerowałem, nie wyszło tak do końca niestety. O, nareszcie, dobra, i po robocie chyba. Dobra, powoli wychodzi, cały czas mamy naprawdę bardzo dużo leczeń, więc wspaniała sprawa, lalka Omenu przy okazji, co to jest w ogóle warte? Zużywa PS, by wypuścić upiory, które rzucają się na wrogów. Okej, czyli to jest taki przedmiot jednorazowy, całkiem w sumie ciekawa opcja, nigdy szczyt... Pierwszy raz w sumie to w ogóle jakkolwiek zdobyłem, więc... Naprawdę ciężko było się do tego jakkolwiek dostać. Jeszcze tak późno, dopiero na tym 120 poziomie.
Dobra, w każdym razie, gdzie my się teraz dostajemy? Wejdźmy do właśnie piętro wyżej, może jakiś skrót bym kolejny odblokował, to by było całkiem przyjemne. Słyszę jeszcze jakieś nieprzyjemne dźwięki trochę dalej. A, chyba odblokujemy jeden ciekawy skrót, zaraz zobaczymy zresztą. Dobra, zatruty kamień, no i tym oto sposobem mamy wrota do save'a. Jestem prawie przekonany. Tak jest, dobra. Czy ta w tym miejscu już zasejwuje? Z tego co widzę, te dungeony są znacząco bardziej rozległe niż sądziłem. Więc tak, raczej nie zdążę tego wszystkiego wykonać. W każdym razie duża część została wykonana. Z tego co widziałem, jeszcze będzie jedna walka z trudniejszym bossem w tych całych dungeonach, ale jeszcze niżej. Więc w kolejnym materiale właśnie zrobię przede wszystkim to, no i później pójdziemy tym szlakiem Rold na nowe jakieś miejscówki. Więc tak, jeżeli interesuje was kontynuacja, to polecam zostawić lajka, suba oraz dzwonka. No i tyle, ja się z wami żegnam, no i do jutra!